Szanowni Państwo, witam serdecznie, z wielką radością i szacunkiem. Cieszę się, że po raz kolejny, już po raz czwarty, możemy gościć Państwa na naszym kompleksie stacyjno-restauracyjnym w miejscowości Niemcza. To miejsce, w którym połączyliśmy dla Państwa takie światowe marki jak BP, Wild Bee Cafe z tradycją, lokalną tradycją, kunsztem kulinarnym gospodarza dzisiejszego spotkania, restauracją Azalia. Mam nadzieję, że propozycje przygotowane przez nasz zespół, tak pieczołowicie przygotowane dzisiaj w Azalii, wzbogacą Państwa świąteczne stoły i pozwolą wzbudzić wśród domowników efekt wow, który będzie ukoronowaniem okresu przygotowań. Zapraszam do naszej kuchni. Witamy Państwa tradycyjnie w naszej restauracji Azalia, mieszczącej się przy stacji paliw BP Niemcza. Przygotujemy dla Państwa dzisiaj dania na stół Wigilii. Między innymi takie jak łosoś w orzechach, karp w sosie cytrynowym, sandacz faszerowany kaszą, rolade z dorsza, zupę z borowików, śledzie na dwa sposoby, kulebiaka. Zapraszamy. Jako pierwsze danie przygotujemy zupę z borowików. Do przygotowania nie będziemy potrzebować borowiki, pieprz kolorowy, odrobinę czosnku, masło, sól, śmietana i odrobinę maki. W garnku rozpuszczamy masło, na którym będziemy smażyć borowiki. Na rozgrzane masło wrzucamy pokrojone borowiki. Smażymy do uzyskania miękkości około 5 minut. Suszących się borowików dorzucamy pieprz, odrobinę magii. Kilka ząbków czosnku. Czosnek wrzucamy w całości, gdyż później będziemy całą zupę blenderować i zostanie ono również ozdobnione. Do gotujących się borowików dorywamy wody. Teraz blenderujemy borowiki ugotowane w zupie wraz z czosnkiem. Nie będziemy blenderować wszystkich do końca grzybów. Jeżeli ktoś lubi zupę krem, może zblenderować wszystkie. My zostawimy troszeczkę kilka grzybków w grubszych kawałkach. Gdy już zupa nam wyszła, dodajemy śmietanę i mieszamy. Dodajemy pieprzu jeszcze i soli do smaku. I zupa gotowa. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będzie rolada z dorsza. Do jej przygotowania potrzebujemy dorsza, ziele angielskie, liść laurowy, kolorowy pieprz, czosnek, odrobina soli oraz cebula, ser tarty i natka pietruszki. Do garnka z wodą wkładamy dorsze do gotowania. Dodajemy kilka ziaren ziela angielskiego, kilka listków laurowych oraz szczyptę soli. Całość będziemy gotować aż do miękkości ryby. Gotowanego dorsza wyciągamy. Posmażymy teraz posiekaną cebulę do naszej rolady z dorsza. Będziemy teraz oddzielać mięso od ości. Zaczynamy zawsze od kręgosłupa. Do przesmażonej cebulki dorzucamy mięso z dorsza bez ości. Następnie ser żółty tarty, grubo siekaną natkę pietruszki. Do smaku doprawiamy solą, odrobiną pieprzu i czosnkiem. Całość mieszamy i z farszu będziemy formować dodatki. Zabijamy je w folię aluminiową. Mocno zaciskamy. I tak przygotowane dodatki chowamy do lodówki na około 1 godzinę. Następnym daniem, które przygotujemy, będzie łosoś w orzechach. Do jego przygotowania potrzebujemy łososia. Jest to łosoś polski, nie norweski, z Bałtyku. Orzechy włoskie oraz mieszankę orzechów. Pieprz cytrynowy, sól oraz sok cytryny. Teraz przygotujemy łososia. Nacinamy go z wierzchu przy kręgosłupie i filetujemy łososia. Sklepiamy go delikatnie sokiem z cytryny. Delikatnie solimy oraz pieprzem cytrynowym posypujemy.
Orzechy. Siekamy. Na zgrzaną patelnię. Sypiemy orzechy. I delikatnie przeparzymy. Przeparzone orzechy wykładamy na fileta z łososia. Na folię wylewamy odrobinę oleju. I tak przygotowanego łososia wstawiamy do piekarnika na 20 minut w temperaturze 160 stopni. Tak oto przygotowaliśmy łososia w orzechach. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będzie sandacz faszerowany kaszą z grzybami. Do jej przygotowania będziemy potrzebować kaszę gryczaną, olej, odrobinę masła, pieprz cytrynowy, sól, sandacza, cebulę, pieczarki. Teraz przesmażymy na maśle cebulę oraz pieczarki. Dodajemy teraz pieczarki i cebulę i wszystko dusimy. Na drugiej patelni w międzyczasie dodajemy troszeczkę odrobinę oleju, na którym podsmażymy kaszę gryczaną. Na rozgrzany olej wsypujemy kaszę i chwilkę ją smażymy. Po zalaniu wodą gotujemy około 5 minut i pozostawiamy pod przykryciem. Teraz zaparzoną kaszę będziemy łączyć z przesmażonymi wcześniej pieczarkami z cebulką. Tak przygotowanego sandacza będziemy faszerować kaszą. Sandacza zawijamy w folię. Tak przygotowanego sandacza będziemy piec 50 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. I tak oto przygotowaliśmy sandacza z nadzieniem. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będzie kulebiak. Do jego przygotowania będą nam potrzebne kapusta kiszona ugotowana wcześniej, ziemniaki gotowane, cebula, pieczarki, ciasto kruche wcześniej przygotowane, pieprz, sól i masło. Na maśle podsmażamy posiekane pieczarki i cebulkę. W danym czasie pokroimy ugotowaną kiszoną kapustę. Posmażone pieczarki z cebulą będziemy łączyć z ugotowaną kiszoną kapustą. Dodajemy ugotowanego ziemniaka z ugniecionego lub może być przepuszczone przez praskę. I dodajemy jaj. Całość mieszamy. Dodajemy mielony pieprzem i odrobinę sól. Na kuche ciasto wykładamy przygotowany farsz. Całość zawijamy. Brzegi nam się połączyły. Całość przewracamy, by łączenie znalazło się na dnie papieru. I wkładamy na deszkę. Tuż przed pieczeniem smalujemy ciasto rozbitym jajkiem. Kolebiaka wstawiamy do piekarnika na temperaturę 200 stopni na czas 50 minut. Po tym czasie wyciągamy kolebiaka z pieca. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będzie karp w cytrusach. Do przygotowania będziemy potrzebować karpia, cytrynę, pomarańcze, masło, mąkę, pieprz, sól, pieprz cytrynowy oraz miód. Teraz przygotujemy karpia. Możemy z niego zrobić dzwonki. Tutaj jak to woli, możemy filetować. Kiedy teraz doprawiamy odrobiną soli i pieprzu cytrynowego. Całość moczymy w mące. I tak smażymy przygotowanego karpia. Na patelnię rozpuszczamy odrobinę masła.
podlewamy go sokiem z pomarańczy. Dolewamy jeszcze miód. I jeszcze raz sok pomarańczy. Teraz dosypujemy natkę zielonej pietruszki. Całość mieszamy. I wkładamy z powrotem na patelnię obsmażonego. Będziemy dusić pod przykryciem jeszcze około 15 minut. Wyciągamy karpia. A pozostały sos mniejszymy jego obie też przez odpalowanie. I tak przygotowanego, i obsmażonego, i duszonego zrobię z pomarańczy karpia. Wlewamy z sosem. I tak oto przygotowaliśmy karpia w sosie z cytrusów. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będą śledzie z żurawiną. Ich przygotowania potrzebujemy. Filet śledzia, żurawinę z pszoną, cebulkę, sól, pieprz, olej oraz ocet. Teraz żurawinę suszoną przelejemy wrzątkiem, która uzyskała miękkość. Następnie zostawiamy ją na chwilkę do odsiąknięcia. W międzyczasie osmażymy cebulkę. Na rozgrzany olej dajemy z siekaną w plasterki cebulę i chwilkę ją podduszamy. Cebulę delikatnie możemy posolić, aby szybciej nam zmiękła. I do cebulki dodajemy odsączoną, przyparzoną żurawinę. Całość mieszamy. Do zaserwowania naszego śledzia najlepiej się będzie nadawała rukola. Śledziki kleimy w podłużne paseczki i rozkładamy na rukoli. Przygotowaliśmy śledzia z żurawiną. Kolejnym daniem, które przygotujemy, będzie to śledź z ogórkiem kiszonym, cebulką i czosnkiem. Kleimy w paseczki. Ogórki tniemy w paseczkę. Cebulkę również kleimy drobno. Dosypujemy do siekanych ogórków. Tak samo czosnek w płatkach. Delikatnie tuszymy go. Całość polewamy olejem. Posypujemy pieprzem cytrynowym oraz kolorowym pieprzem do dekoracji. Tak przygotowanego śledzia stawiamy na godzinę do lodówki. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym klientom, partnerom i sympatykom szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Życzy zespół kompleksu stacyjno-restauracyjnego Niemcza. Wesołych świąt!